Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Dzień dobry, Andrzej Wawrzyczek. Witam w programie Z kamerą wśród ludzi. Przez ostatnie dwa tygodnie wsłuchiwałem się w opinie i problemy Gliwiczan mieszkających w pobliżu drogowej trasy średnicowej. Przyszedł czas, aby te ich wypowiedzi skonfrontować ze stanowiskiem Urzędu Miasta. Już za chwilę porozmawiam o tym z sekretarzem miasta, panem Andrzejem Krasińskim. Panie sekretarzu, od lat ma pan okazję śledzić pracę przy budowie drogowej trasy średnicowej. Jak pan ocenia ten efekt docelowy, który możemy powoli oglądać? No oczywiście to będzie wielki przełom dla miasta. To jest zmiana olbrzymia w historii miasta, wyjątkowa, porównywalna myślę, że z linią kolejową, która była wybudowana 150 lat temu. Rozmawialiśmy z mieszkańcami, którzy tam mieszkają w pobliżu. Oni tam mają różne problemy niestety z tego powodu. Chociażby na osiedlu Beldona, tam jest problem taki, że to osiedle zostało w praktyce już i tak było podzielone linią kolejową, teraz jeszcze jest podzielone między sobą na trzy części. To jest problem nie tylko już taki architektoniczny, urbanistyczny, ale tam nawet wręcz społeczny, bo ta część osób nagle straciła dostęp do przystanku, chociażby autobusowego. Czy te problemy są w urzędzie znane? Oczywiście, ślad drogowej trasy średnicowej jest rezerwowany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego od wielu dziesięcioleci. Po raz kolejny warto przypomnieć, że ten ślad to jest ślad dawnego kanału kłodnickiego, nie gliwickiego, tylko kłodnickiego, który od dobrych kilkudziesięciu lat nie był użytkowany i tak naprawdę był to teren zdegradowany. Oczywiście służył jako przejście na skróty, ale dalece odbiegało to od takiego wyglądu i od takiego stanu, jakie powinno być w dużym mieście. No tak, ale mam głównie na myśli to, że na etapie projektowania nie przewidziano na przykład większej ilości przejść, kładek, za to pojawiły się te ekrany, które tak też wizualnie odcinają jakby te dwie części dzielnicy od siebie. Rozpocznę od kwestii ekranów, dlatego że tu odpowiedź jest bardzo szybka i prosta, dlatego że Polska na własne życzenie zafundowała sobie ostrzejsze wymogi od przepisów unijnych, bardzo wyraźnie ostrzejsze, i wszystkie projekty, które w określonym czasie musiały ubiegać o zezwolenie na realizację inwestycji, mam tutaj na myśli projekty drogowe, ale nie tylko, są wyposażone w takie dość duże, rzucające się w oczy i mało krajobrazowo atrakcyjne ekrany. Ale to nie jest wina tej inwestycji ani projektu, tylko przepisów, które w tym czasie w Polsce obowiązywały i jest to bolączka ogólnopolska. To jest jedna kwestia. Natomiast jeżeli chodzi o drugą kwestię, o projekt, o kładki, o przejścia, to ja chciałbym powiedzieć, że na przebiegu odcinka obydwu odcinków w Gliwicach, czyli G1 i G2, łącznie to jest około 11 km, jest wyjątkowo dużo skrzyżowań. Mało tego, tych skrzyżowań i przejść jest więcej niż do tej pory. Jest dużo skrzyżowań, ale to są te połączenia dla samochodów, a ludzie mają problemy, żeby przechodzić. Nie jest tak. Za każdym razem, gdzie jest połączenie dla samochodów, są chodniki. Tylko że do tej pory te przejścia były dzikie, a od momentu wybudowania tej inwestycji one będą już cywilizowane, co dla niektórych osób może oznaczać to, że będzie trudniej niż do tej pory. Tego nie kryję. Ale do tej pory szło się na przełaj przez chaszcze, a teraz będzie szło się wyznaczonym chodnikiem, na przykład wzdłuż nowego mostu. Tych skrzyżowań na odcinku G1 i G2 jest aż 11. To jest prawie tyle samo, co na pozostałym odcinku z Gliwic do Katowic. Więc tak naprawdę paradoksalnie przejść jest więcej, chociaż wiem, że dla niektórych osób może być to ta zmiana uciążliwa. Ja podam może taki konkretny przykład. Przy ulicy Hutniczej, tam do tej pory był normalny przejazd w kierunku GZUT-u, w kierunku też NFZ-u.
Teraz będzie zrobiony zjazd dla samochodów, ale już bez możliwości przejścia dla pieszych. Tak, jeżeli chodzi o rejon Hutniczej, tam ta zmiana jest dość duża, bo rzeczywiście DTS w tym miejscu nie ma skrzyżowania, które ma wszystkie relacje, tak się to mówi, tylko są tak zwane prawoskręty na DTS, ale również parę metrów obok wybudowano nowy obiekt z chodnikami, gdzie będzie można bezpiecznie przejść na drugą stronę. Tak, powtarzam to, co przed chwilą powiedziałem. Przejść jest dużo, jest więcej niż w innych miastach, są w innych niestety miejscach niż do tej pory. No właśnie, mówimy o chodnikach. Jeszcze jedna taka rzecz, która się rzuca w oczy, to na przykład przy ulicy Konarskiego jest jedna kładka dla pieszych, znaczy po jednej stronie ulicy. Wcześniej były chodniki po obu stronach, teraz trzeba przechodzić przez ulicę, żeby można było się przedostać na drugą stronę. No to są takie uciążliwości niby drobne, ale w codziennym życiu może to być dla mieszkańców jednak kłopotliwe. No ja tylko przypomnę, że kiedyś Konarskiego w ogóle nie miała drogi. Był taki czas, kiedy przejście przez wzdłuż ulicy Konarskiego to było równoznaczne z tym, że przechodziło się po nieużytkach. Potem wybudowano przejazd, chodniki były po dwóch stronach. Dzisiaj z tej racji, że to nie jest prosty przejazd, tylko wiadukt, czyli obiekt mostowy. Jest osobny obiekt mostowy i osobna, specjalna, bardzo bezpieczna kładka, również dla pieszych, ale ta kładka ma podwójne znaczenie, o czym na co dzień nie będziemy pamiętać. Pod tą kładką przeprowadzone są bardzo ważne instalacje, tak zwane infrastrukturalne, oczywiście z wykorzystaniem przejścia bezpiecznego dla pieszych. Zbliżamy się tak w tej rozmowie coraz bardziej do centrum, przyszliśmy od osiedla Belzona. Nie możemy nie wspomnieć o ulicy Świętej Katarzyny, bo tam te problemy są chyba największe. Kamienice, po tym jak część została wyburzona, pozostałe w zasadzie się walą, no, dosłownie. No dosłownie może nie, dlatego że na ulicy Katarzyny sytuacja jest złożona i rzeczywiście jest tak, że dwie kamienice, numer, o ile pamiętam, 5 i 6. Nie. Mam na myśli 7 i 8. Zostały wyburzone w trakcie przygotowań do budowy. Natomiast wystąpiły w kamienicach 5A dość duże uszkodzenia. Te uszkodzenia wystąpiły w tym roku. Na tyle duże, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zdecydował o wydaniu nakazu wykwaterowania mieszkańców. Mieszkańcy zostali wykwaterowani z kamienicy 5A. Trwały przez dość długi czas rozmowy z ubezpieczycielem, który ubezpiecza całą inwestycję, i kilka tygodni temu ubezpieczyciel pozytywnie rozpatrzył wniosek i wszystkie szkody, które zostały stwierdzone w nieruchomości 5A oraz 6A, zostaną pokryte przez ubezpieczyciela. Również zostało wydane pozwolenie na wykonanie tych robót zabezpieczających, także w tej chwili nie stoi nic na przeszkodzie, aby prace zabezpieczające w nieruchomości 5A Katarzyny zostały rozpoczęte. Rozmawiałem z tymi mieszkańcami, oni mają ten problem, że owszem, zostanie wyremontowane te ich kamienice, natomiast nie mają pewności co do tego, czy na przykład po tym, jak już będzie ruch na drogowej trasie średnicowej puszczony, będą tam przejeżdżać te setki i tysiące samochodów, czy te uszkodzenia nie powrócą po prostu wtedy i wtedy już mogą mieć problem, żeby drugi raz ubezpieczenie pozyskać. Projekt zabezpieczeń, który został złożony w urzędzie, odpowiada wszelkim wymogom, został zrobiony przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, więc należy założyć, że odpowiada to sztuce inżynierskiej. Jak również chcę powiedzieć, że rozwiązania konstrukcyjne DTS, one zawierają elementy takie, aby ograniczyć oddziaływanie samochodów, które będą korzystały z DTS, na otoczenie. Są to specjalne przegrody izolacyjne i podobne tego typu zabezpieczenia. Przy tej okazji chcę powiedzieć, że w prostej linii od tych nieruchomości, myślę, że około 70-80 metrów, przez wiele dziesięcioleci funkcjonowała kuźnia w hucie w ten czas 1 maja, potem ta huta nazywała się Gliwice, taka, że drgania rozchodziły się dużo dalej i były bardziej dotkliwe zarówno dla budynków, jak i dla mieszkańców.
i wydaje się, że ten kilkudziesięcioletni okres, kiedy taka sytuacja miała miejsce, przypomnę, tam była kuźnia, gdzie odkuwano zestawy kolejowe, również no, jest istotny dla całości sprawy. Czyli możemy uspokoić mieszkańców, że nie grozi im pogarszanie się tej sytuacji? Mam nadzieję, że o ile prace zostaną wykonane zgodnie z projektem, budynek zostanie zabezpieczony tak, żeby nie nastąpiły żadne kolejne niespodzianki techniczne, to od samej eksploatacji szkody nie powinny następować. Chciałbym jeszcze na koniec zapytać o ten tunel 500-metrowy, który będzie w samym centrum. Jest. Bo kiedyś były takie też w miejskim serwisie informacyjnym wizualizacje, że być może tam powstanie jakiś parking wielopoziomowy nad tym tunelem. No, na chwilę obecną powstał zwykły naziemny parking. Czy są możliwości, perspektywy, żeby faktycznie ten obszar zabudować kiedyś czymś pokaźniejszym, bardziej miejski, nazwijmy to? Co innego możliwości, a co innego perspektywy. Perspektywy zabudowy w mieście wynikają z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czyli mówiąc w skrócie, wszystko co się buduje musi być zgodne z planem. Plan dla tego obszaru jest, patrząc w kierunku dworca, po lewej stronie w planie zagospodarowania jest skwer z możliwością zabudowy niskich obiektów w pewnej części tego skweru. Dzisiaj będzie tylko skwer. Po prawej stronie, patrząc w kierunku dworca, w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego mamy budynek kubaturowy, który może pełnić funkcję użytkową, między innymi w części być garażem wielopoziomowym. I to są te perspektywy, o których Pan pytał. I na okoliczność tych perspektyw były robione takie opracowania wstępne po to, żeby sprawdzić, czy konstrukcja tego tunelu, a konkretnie stropów tego tunelu, wytrzyma w przyszłości ewentualną zabudowę zgodną z miejscowym planem zagospodarowania. Natomiast jeżeli chodzi o możliwości, to sprawa tutaj jest inna, bowiem w ramach tego projektu, który w tej chwili jest realizowany, czyli w ramach umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy miastem a Centrum Unijnych Projektów Transportowych, tego zagospodarowania docelowego po prawej stronie nie ma, jest tylko płaskie, tak zwany płaski parking, tak naprawdę miejsca parkingowe. W przyszłości może coś takiego być wybudowane jak parking wielopoziomowy, ale to będzie zależało od tego, czy będzie inwestor, czy znajdą się jakieś środki. I na pewno nie w ramach tego zadania inwestycyjnego. Czyli możliwości pokaże przyszłość, a czy jest taka szansa w planach? W planach to zostało przewidziane. Zapytam jeszcze o ulicę Portową na koniec, bo tam w ramach projektu i przebudowy na tym odcinku do DK88 zlikwidowano między innymi przystanki autobusowe, które tam były, zapewniały dojazd do zakładów pracy dość licznych w tamtym miejscu. Czy jest już pomysł, jak to rozwiązać, żeby ci pracownicy tamtych zakładów dalej mogli autobusami dojeżdżać? Więc jeżeli chodzi o przystanki autobusowe, to o ile pamiętam, był jeden albo dwa, czyli jeden po jednej stronie, drugi po drugiej stronie portowej, tak to wyglądało. Znaczy, jeden był na samym początku przy skrzyżowaniu ze Śliwki i drugi tam potem bliżej wiaduktu. Jeżeli chodzi o częstotliwość kursowania autobusów w tamtym obszarze, to o ile pamiętam, to były chyba dwa kursy dziennie. Czy to zostało? No nie, linia 80 tam co godzinę jeździła minimum. Była poprowadzona później okrężną trasą i to głównie z uwagi nie na zakłady i nie na potrzeby na tym odcinku Śliwki, tylko w drugiej części są, przypomnijmy, Śląskie Centrum Logistyki, w tej chwili miejsce pracy dla kilku tysięcy osób oraz olbrzymie zaplecze związane z Tauronem, plus inne firmy. Natomiast w tym pierwszym odcinku w tej chwili dominuje salon samochodowy i hotel. I bardzo dobrze, dlatego że zmienia się krajobraz, w tym również ten krajobraz gospodarczy, i to dobrze, że powstają takie nowe obiekty. Co do przyszłości linii autobusowych, to jest osobny temat, dlatego że przez wiele lat różne sprawy czekały na wybudowanie DTS.
Mówi się o tak zwanym docelowym schemacie obciążenia ulic, strumieniach pojazdów. Sytuacja naprawdę się zmieni. Mówimy to nie dlatego, że tak jest w założeniach projektu, czy tak było w obliczeniach przyjęte, tylko również mówimy to na podstawie oglądu bezpośredniego sytuacji w innych miastach sąsiednich, gdzie w krótkim czasie po uruchomieniu, po oddaniu do użytku DTS, nagle okazuje się, że miasto zaczyna funkcjonować inaczej. Wydaje się, że w Gliwicach również tak będzie i sprawdzą się te przewidywania, które mówiły o tym, że odciążone zostaną ulice miejskie. Część osób, bo to w końcu nie samochody jeżdżą, tylko ludzie, więc część ludzi będzie korzystała z DTS, bo będzie to bezpieczny, szybki dojazd do różnych dzielnic w mieście. Jeszcze raz przypomnijmy, 11 skrzyżowań na terenie miasta, ale również będzie to najszybszy sposób komunikowania samochodowego pomiędzy miastami aglomeracji. No, w sytuacji, kiedy mówimy o potrzebie budowania metropolii i pewnych działaniach zmierzających do tego, żeby ten nasz wielki twór miejski funkcjonował inaczej, już jak wielka europejska metropolia, to jest kapitalna rzecz. Rozumiem, że możemy teraz po zakończeniu tej inwestycji spodziewać się jakichś takich istotnych zmian też w komunikacji zbiorowej chociażby? Myślę, że tak, ale nie od razu. Dlatego, że w pierwszym okresie na pewno indywidualna komunikacja. To ludzie sami wybiorą, jak wolą jeździć, gdzie będzie wygodniej i bezpieczniej. W drugim kroku, sądzę, że niezbyt szybkim, to będą korekty związane z komunikacją publiczną, miejską. To również wiąże się z innymi inwestycjami, które miasto zamierza realizować w najbliższym czasie, jak na przykład zachodnia brama metropolii. Urzędnicy przekonują, że uszkodzenia budynków przy drogowej trasie średnicowej nie powinny już postępować, a problemy, które pojawiają się przy realizacji inwestycji, będą stopniowo rozwiązywane. Czy tak rzeczywiście będzie, czas pokaże. Ja się już dzisiaj z Państwem żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.